Dla mnie każdy mecz jest ważny i ten najbliższy najważniejszy, bo on decyduje, co będzie działo się w następnym, w zbliżającym się tygodniu i wiem, jaka jest nasza sytuacja. Gramy u siebie i wszystko musimy zrobić, żeby ten mecz wygrać. To będzie dopiero drugie spotkanie w tym sezonie przed tą publicznością. Dla mnie pierwsze, no i drugi debiut, bo pierwszy debiut miałem tydzień temu na wyjeździe, nieudany, no i teraz razem z drużyną będziemy chcieli lepiej się zaprezentować, żeby wygrać, bo zawsze będziemy wychodzić, żeby wygrać mecz. Ostatnio, tak jak wspomniałem, ta sztuka nam się nie udała. Mamy następną szansę i ci, co będą zdrowi, ci, co będą w najlepszej dyspozycji, wyjdą reprezentować Górnika Zabrze i cieszę się z tego, że mi powierzono tą misję budowania drużyny i to tyle. Ja wszystko zrobię, żeby było jak najlepiej. Bardzo dziękuję trenerowi. Olek, ten mecz poniedziałkowy to nie jest taki zwyczajny mecz. Gdybyś wystąpił oczywiście, bo to decyzja nie należy tylko do ciebie, do trenera. Inne rzeczy zależą również od tego. Zagłębiem Lubin. Na pewno byś chciał zagrać taki mecz przeciwko swojej niedawnej drużynie. Jest to taki mecz. Byłby to taki mecz dla ciebie szczególny? No na pewno tak. Gramy z Zagłębiem Lubin, ale tutaj wszyscy liczą na zwycięstwo. I przede wszystkim liczy się drużyna. Także wszyscy chcemy wygrać i zaprezentować się jak najlepiej i tak jak mówię, trzy punkty dla nas są najważniejsze. Trzy punkty najważniejsze, na pewno będzie wiele pytań w sprawie tego meczu, bardzo proszę. Prosiłbym tylko o przedstawienie się, zanim osoba zada pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do trenera. Teraz praktycznie trzy mecze tutaj w regionie, bo najpierw Zagłębie, potem Krakowie, następnie Rogorzów. Czy to jakoś utrudnia tutaj trenowanie zespołu właśnie, wiedząc, że tutaj ta toczka będzie teraz większa presja na zespół, czy właśnie tutaj mecze wyjazdowe ułatwiają tą pracę, jaką do tego podchodzi? Ja lubię presję i żyć z presją i to mnie nakręca i lubię mieć podwyższony poziom adrenaliny, lubię prowadzić też drużynę, która żyje od meczu do meczu i też się nakręca w podobny sposób i chce wygrywać spotkania. Poznajemy się. Ja teraz jestem przed debiutem, tak jak powiedziałem, przed publicznością zabrzańską, gdzie tu zagramy mecz i będę mądrzejszy o ten mecz, ale mam nadzieję, że wszyscy sprostamy zadaniu i będzie to wyglądało dobrze. Tak się złożyło, że te trzy mecze tu gramy na Śląsku. Tak jak mówię, no, to taka nasza rola. Za to nam płacą, trzeba z tym żyć i terminarz jest taki, nie inny i wszystko trzeba zrobić, żeby z tego wszystkiego, z tych meczy wycisnąć jak najwięcej. Przez Polskiej Agencji Prasowej. Wspomniał Pan, że buduje Pan ten zespół, ale to jest trochę też taka niewdzięczna rola, bo mecz za meczem w takim momencie, po paru kolejkach obejmuje Pan, ile to jest problem, że trzeba i budować, no a z drugiej strony tu nie ma czasu na budowanie za bardzo. Zawsze jest problem, jak nie ma czasu na przygotowanie drużyny, ale wiedziałem, gdzie wchodzę i podjąłem się tego, zresztą nie pierwszy raz, jeśli chodzi o takie wyzwania i taka jest nasza rola i nie można czekać do okresu przygotowawczego, tylko jak się ma propozycję i się zgadza na tą propozycję, to się bierze klub i wszystko się robi, żeby było jak najlepiej i jak najszybciej. W poprzedni klub mój też objąłem bodajże po 13 kolejce, drużyna miała ostatnie miejsce. Pierwszy był remis, druga porażka sromotna, trzeci remis i dopiero za czwartym razem udało się wygrać. I potem już poszło, bo praktycznie ten zespół już grał na tyle dobrze, że nawet był, jeśli chodzi o te mecze, w czołówce w Ekstraklasie. A jak będzie tu, każdy zespół, każdy klub, to jest inna historia. Adam Czernik, Sport. Przed tym pierwszym meczem za Pan rozmów praktycznie tylko z telewizji i z jednego z ruchów. Jest Pan o tydzień mądrzejszy, co Pan dzisiaj wie o tym już mniej więcej? Myślę o przygotowaniu motorycznym, o stanie psychiki. Było mnóstwo rozmów pewnie, które Pan przeprowadził z piłkarzami. To wiedza jest pewnie nieporównywalnie większa do tego, co było tydzień temu. Wiedza jest większa, ale będzie przede wszystkim sprawdzona i te moje spostrzeżenia będą sprawdzone w najbliższym meczu ligowym i o ten mecz będę mądrzejszy, po meczu będę mógł coś powiedzieć. Spostrzeżenia są, ale niech Pan wybaczy, zachowam to dla siebie. Jestem tu od pracy i od patrzenia w przód, w przyszłości i tak muszę to robić i oby ten mecz zbliżający się był dla nas zwycięski i wtedy na pewno też morale drużyny wzrośnie, bo tu nie ma co się oszukiwać. Każda drużyna, która jest na dole,
i nie jest to pierwsza kolejka, bo w pierwszej kolejce może jeszcze to się każdemu zdarzyć, no to te morale gdzieś tam jest na niższym poziomie i to jest naturalna sprawa i pewnie tak samo jest tutaj i zawsze jest szansa wyjść z tego i o to będziemy grać. Jeszcze można jedno pytanie dotyczące Olka. Myślę, na początku sezonu cały czas, gdy mówiono o piłkarzach, którzy mogli być już zawodnika, to pierwszy był napastnik, był prawy obrońca, środkowy obrońca. Najmniej się mówiło jednak o piłkarzach środka pola. Pytanie do trenera, dlaczego akurat Olek? I pytanie do Olka, czy ty byłeś zaskoczony w ogóle tym, że Górnik się w tej sytuacji, która w tej chwili jest tobą zainteresował? Sytuacja się zmienia z meczu na mecz, tygodnia na tydzień. Może się mówiło, nie śledziłem tego, ale jak spojrzymy na początku, do dyspozycji był Robert Jesz, Erik Grendel, a z niecieczą tych zawodników ja nie widziałem na boisku i to jest też odpowiedź, dlaczego sięgnęliśmy też po zawodników takich jak Olek, bo może być tak, że pewne urazy będą się odnawiać, z pewnymi zawodnikami będziemy mieli problem w następnych meczach i musimy się zabezpieczyć, bo na tym to polega i wiadomo, że trzeba mieć odpowiednie środki, ale to już razem nad to pracujemy i dlatego jest Olek, dlatego może jeszcze jakiś zawodnik do nas dojdzie, który też może prowadzić grę i może nam pomóc, bo to jest trudny sezon i teraz jest rozgrywanych w sumie 21 kolejek, my już jesteśmy po tych 5, ale jeszcze dużo gry przed nami i tu trzeba się zabezpieczyć. A czy Olek był zaskoczony, to już jest druga sprawa. Ja nie byłem zaskoczony. Cieszę się bardzo, bardzo, że trafiłem do Górnika Zabrze i będę wszystko robił, żeby pomóc Górnikowi odbić się do góry, żebyśmy zaczęli wygrywać i żeby było dobrze. Jeszcze mam pytanie dotyczące Olka. Czy on jest bardziej szykowany już na ten mecz po przerwie na mecze kadry? Czy jednak odpuszcza pan taką możliwość, że jak nie w poniedziałek, to z Krakowem na przykład zobaczymy go na plus? Dopuszczam taką możliwość. Wczoraj w grze nieźle z jego strony to wyglądało. Tak jak przychodził, zakładaliśmy sobie, że po tej przerwie już myślę, że będzie pełnowartościowym członkiem ekipy, chociaż już można powiedzieć jest, ale chodzi mi o przygotowanie do gry przez 90 czy tam przynajmniej 60 minut na wysokim poziomie. Czas pokaże, bo o każdy trening jesteśmy mądrzejsi, o każdy dzień. Właśnie w momencie szukałeś tutaj klubu, to nie wiem, indywidualnie planowałeś, to najpierw do jakiegoś trenera, jak to generalnie wyglądało, bo to troszkę czasu chyba upłynęło, gdy rozwiązałeś umowę z Zabrze. Tak, trenowałem indywidualnie, ale to już jest historia, teraz jestem w Górniku i z tego się najbardziej cieszę. Jeszcze jedno pytanie dotyczące też meczu poniedziałkowego. W Mielcu dwa ustawienia defensywy pan próbował, już jest pan zdecydowany na jakieś jedno na poniedziałek, czy to jest też zostawiamy sobie to, bo kilka dni jest do spotkania? Jest kilka dni do spotkania, zobaczymy jeszcze jak wyjdziemy, to też zależy od przede wszystkim od formy naszych zawodników, potem od tego, kogo mamy do dyspozycji, od tego, kogo mamy na ławce. To nie jest tak, że możemy sobie wyjść, a potem zrobić zamieszania dużo, bo pewne rzeczy nie pójdą tak, jak potrzeba, czy jakaś kontuzja może nam to utrudnić. Wszystko trzeba wyważyć i tak przede wszystkim zrobić, żeby zawodnikom nie krzyżować planów, a pomóc. I to jest dobre pytanie, jeśli ma się szeroką kadrę, zdrową kadrę i wtedy możesz odpowiedzieć kilka dni przed meczem w 100% będąc przekonany, jak zagrasz i jak to będzie wyglądało. My na razie liczymy na niektórych zawodników, którzy mają jakieś drobne urazy, czy dojdą do pełnej dyspozycji, to jest znak zapytania i dlatego jeszcze musimy poczekać z tym, w jakich personaliach wyjdziemy w poniedziałek. Jeszcze pytanie do Olka, czy wybrałeś sobie numer i jeśli tak, to dlaczego taki numer? No, pierwszy wolny chyba będę brał, bo dla mnie nie ma znaczenia numer, także obojętnie z jakim będę występował, to dla mnie nie ma różnicy.